Augustyniak, Mateusz Bezwiński i Antoni czasem Sanoczanie, Bukowski. Bukowski z objazdem bramki, ale udaje i Krakowia rusza z własną inicjatywą z prawej strony. Jest na tafli witan Strzyżowski, groźnie teraz po strzale chyba Jemielego Pippo. Jeszcze teraz kolejny raz Finn próbował zmienić tor lotu krążka. Ten wciąż w grze. Teraz świetnie wypatrzony Hiltunen. Hiltunen ma swojego robaka na grzbiecie, ale udaje się. Wskazujący karę Krystiana Mocarskiego, a tymczasem groźnie po raz kolejny pod bramką spiesznego. 1-0. Jewgeni Bodrow otwiera wynik tego spotkania. Na raty, bowiem potrzebna była poprawka, co możemy zobaczyć właśnie w tym momencie. Pierwszą próbę z kontrą dla pasów. Jeszcze ponownie strata. Kamiński gdzieś starał się. Ponownie Gula, wrzutka z niebieskiej. Shirley z objazdem bramki musi uważać, spieszny i doskonale. Października wracają na swój obiekt, na którym będą podejmować drużynę KH Energii Toruń. Teraz mieliśmy, zagrają następny również dwa dni później. 7 października z Zagłębiem Sosnowiec, o czym zaraz może powiem, bo Kapica teraz wyminął, zamarkował strzał na Patryku Spiesznym. Krążek przeniósł jednak na stronę backhandową, co za moment będzie można zobaczyć jeszcze raz w powtórce. I do pustej bramki skierował go hokejista. Pica Krążek jeszcze uderzony przez Shirley'a. Młody hokeista z 16 numerem o odzyskanie tego krążka i Sanoczanie w kanale, w platformie YouTube, które będzie można zobaczyć. W koncie zapisał tylko dwie kary mniejsze, a więc 4 karne minuty. Ale pasy przechodzą do ataku. Brynkus, ładna koronkowa akcja. Jak się to zakończy, broni? Z tyłu biła zaraz Pippo, ale Krakowia znakomicie. Kapica wykorzystujący swoją prędkość i teraz Erik Niemec, który... Czecha jest więcej niż bramek. Ale wciąż Krakowia i potężne uderzenie ze strefy międzybulikowej. Martin Dudasz pokonuje Patryka Spiesznego i podwyższa prowadzenie swojej drużyny na 3-0. Całkowicie niepilnowany, spóźniony. Prezentują się dzisiaj goście, ale może teraz... Gospodarze także pokażą pazur, groźnie pod bramką Pieriewoszczykowa. W boliku po drugiej stronie Konrad Filipek walcząc. Sanoczanie Filipek. Przewraca się Hentonen, ale nie ma reakcji arbitra. Jest natomiast kontra ze strony Krakowi. Szansa do wyprowadzenia kontry. Bodajże Hentonen z prawej strony, wciąż Sanoczanie, bowiem krążek wrzej minim. W zestawieniu obu drużyn fantastyczne podanie przez dwie linie i Taminen sam na sam z Pieriewoszczykowem, górą Pieriewoszczykow. Klasyczny hokejowy sposób powstrzymany, jednak krążek wraca do Kapicy i mamy uderzenie, które broni Spieszny. Jakiś tam konflikt też. Hiltunen oraz Hentonen pracujący na Pieriewoszczykowie. Właśnie Hentonen przy krążku i doskonale dograł do... Krakowianie rozpoczynają z karą Mateusz Bezwiński. Jeszcze 48 sekund spędzi Sanoczanie. I świetnie przedziera się. Ale o tym może jest za chwilę. Krakowianie, Niemiec, doskonałe to było. Jekunen do Hentonena. Hentonen z pierwszego krążka, ale nieczysto trafił w krążek. Jeszcze teraz przewracany. Hokejista, domagają się kary kibice, tej kary nie ma, jest za to kontra ze strony. W strefie Krakowi, gospodarze teraz z prawej strony. Jeszcze rozegranie przy bramce Pieriewoszczykowa, mamy uderzenie i krążek zamrożony przez rosyjskiego golkipera. Osamotniony, ale całkiem nieźle sobie radził, choć dali się wycofać do własnej strefy. Ofensywie powstrzymał ten atak duet Kinunen oraz Gosztyła. Chociaż wciąż odzyskują krążek Sanoczanie. Jakub Bukowski wyrasta jak spod ziemi. Strzelając bramkę na 3-1 na te 4 minuty przed końcem.
i dając nadzieję miejscowym kibicom na to, że jeszcze uda się wrócić do gry w tym spotkaniu. Bramką. Świetnie teraz zagrany krążek do Bukowskiego. Jeszcze jedna szansa dla Bukowskiego. Bo robi się coraz goręcej pod ich bramką. Teraz skutecznie pierwotność. Także teraz skutecznie utrzymany krążek w strefie środkowej przez pasy. I dźwięk kończący to spotkanie. Tak więc mecz rozegrany w Sanoku. Pasy wygrywają 3-1.